Yo, cześć, Emanuel, ja jestem Gauss, witam w kolejnym odcinku kariery Juventusem. Pierwszy mecz mamy z Bolonią, zrobimy symulację, nie będziemy tego spotkania grać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 2 do 2 oczywiście, jak się nie gra, no to od razu jest gorzej. Dybala i Tripper strzelcami bramek w naszym zespole. Bez karty się było, bez kontuzji to chociaż takie pocieszenie. Co tutaj mamy? Konferencja prasowa, to nas nie interesuje. Mamy przed sobą teraz spotkanie z FC Köln. Oferta transferu Nicolas Anelay. Na jego miałem wystawionego w ogóle? Owszem, miałem go wystawionego. 25 lat. Aha, bo ja miałem dużo bramkarzy przez to. Tutaj się muszę jeszcze zastanowić, czy go teraz będę chciał puścić. Odnośnie, jeśli chodzi o bramkarza, to już nie wiem, czy się z tego ogólnie nie wsadzę na stałe, z tego względu, że Buffon, wiemy, już odszedł, przeniósł się też do PSG, więc myślę, że możemy też zrobić, że już teraz Szczęsny będzie tym pierwszym bramkarzem i będzie grał w większości spotkań. My zagramy teraz z FC Köln, a więc zespół z Bundesligi. Troje, żeby się jakoś odmieniały. Zawodnicy są dosyć wymęczeni, więc przeprowadzimy parę zmian. Obrona zdecydowanie jest do wymiany. Odpoczynek musi mieć. To tak, jeden obrońca, niech będzie ten. Nic, mówicie, że nie mam więcej środkowych obrońców. Jak ja to sobie rozplanowałem? Tylko dwóch na zmianę miałem? Dobra, no to w tym spotkaniu jednak będzie musiał zagrać. Jimenez jest trochę wymęczony. Raz też sprzedałem przecież jednego obrońcę środkowego. Ale tak, Rincon niech zagra od pierwszych minut. Pjanic jest trochę też zmęczony. Z kolei tu damy takie zmiany. Grani może też niech zostanie. Jeśli chodzi o przód, to możemy chyba nic nie zmieniać. Już resztę będzie nam pasowało. Dobra, jeszcze tylko z rezerwowych. Mamy prawie na każdą pozycję, więc tu już zostawimy bez zmian i zaczniemy to spotkanie. Dybala. Ale tutaj wbiega w pole karne Dybala, uderzenie i Hörn broni. Znamy go z Bundesligi, z kariery Borussii Dortmund, też nam dużo przeszkadzał. Córdoba okiwał mojego zawodnika. I już myślałem, że piłka będzie w siatce. Tak ta piłka leciała dziwnie. Z 16 metrów obok. Rashford. Odzyskamy chyba piłkę. Sandro. Kiwa się, dośrodkowanie do Dybali i Dybala. Jeszcze widziałem znacznej kontuzji, ale nie pozwoliło mu to, żeby strzelił bramkę głową. Argentyńczyk, który na mistrzostwa chyba mało bardzo grał. Nawet nie wiem, czy parę minut, czy on w ogóle był powołany. Chyba był, ale mało grał. Przez co tak Argentynie szło jak szło. Dośrodkowanie, główka i Szczęsny przenosi nad poprzeczką tą piłkę. Ładne uderzenie. Rywali mogli wyrównać tutaj, ale Szczęsny w końcu pokazał, że też umie bronić te uderzenia. Köln rozgrywa sobie swobodnie piłkę. Dośrodkowanie, no Szczęsny powinien to złapać, wybić. A tak, widzimy poprzeczka. Wypadałoby im drugą bramkę strzelić, żeby im uciszyć te ich zapędy, co próbujemy uczynić. Dybala broni her. Dybala uderzy z daleka i bardzo dobre uderzenie, ale bramkarz też się ładnie zachował, interweniując. No leciało w niego praktycznie. Kiwa się, ładnie zjudrywali, musi być gol, nie. Kiwa się cały czas, Jezus, uderzenie i Hörn broni. Znowu on. Dobra piłka do Dybali, Dybala uderzy i kończymy to spotkanie. Wygrywamy skromnie 1-0, chociaż z przebiegu tego spotkania powinniśmy prowadzić już z 3 golami co najmniej. Dobrze, robimy na szybko jeszcze
trening zawodników, żeby im te umiejętności podskakiwały. No, Vitinho najlepiej tutaj się pokazał. Teraz pewnie, oczywiście konferencja prasowa, teraz pewnie mamy ważne spotkanie derby Turynu z Torino. Powołania do kadry, kogo w ogóle tam oferta prowadzenia kadry, jak tutaj o powołaniach. Ach, nie, są powołania tutaj niżej, ale mamy kolejną ofertę prowadzenia kadry. Urugwaj, Anglia i Holandia. Więc nie wiem, chyba nie będziemy tu żadnej kadry prowadzić. A kto to jest to ogólnie do kadry z tych zespołów powołany? Anglia, Portugalia, więc wszystkie takie prawdziwe powołania. Szczęsny do Polski oczywiście. Więc Juventus ma dużo reprezentantów kraju. My zagramy teraz z Torino. Stroje też mogą takie zostać. Wszyscy są wypoczęci, to cieszy. I nie będziemy, myślę, w pierwszym składzie jakichś zmian robić, czy na rezerwę kogoś konkretnego byśmy chcieli w tym spotkaniu. Myślę, że chyba nie. Więc z takim składem wychodzimy na Torino. Jezus, ale tutaj wziął rywala, będzie sam wychodził. Jezus, podcina piłkę i pada. Oczywiście nie, słupek. Rashford ma trochę miejsca, będzie chyba uderzał. Rashford, uderzenie i jaka brameczka. Marcus Rashford, 32 minuta tego spotkania. Wychodzimy na prowadzenie. Miał trochę swobody i postanowił, że uderzy. I uderzył. I pykło, i fajna bramka. Ekipa z Juventusu. Zobaczymy jeszcze. Chciałem tutaj odgrywać w pierwszej chwili, ale mówię, mam tyle miejsca, no to uderzymy. Ta akurat kamera jest fajna, tak się zatrzymuje i obraca. Z różnego punktu to widać. Bramkarz jakby był zasłonięty w tym momencie oddania strzału, więc miał problemy. Jezus, uderzenie będzie tak. I co się dzieje? Piłka jeszcze w grze była. Dybala. W polu karnym Dybala, uderzenie. Ale nie mogę się nim strzelić, coś. Znów piłka odchodziła od słupka. Dybala. Jezus. Może teraz w końcu coś mu wyjdzie. Uderzenie. Chciał zakręcić broni z Rigu w polu karnym, są, żeby nie faulować. On chyba na to liczy. Dośrodkowuje. Dobra, wypita piłka. Dwójka z przodu. Dybala i Mandzukić. Pokaż się tam. Na wolne pole, tak jest, Mandzukić, też jesteś szybki, Mandzukić, uderz, Mandzukić. Ojej. Ściągnąłem Jezusa, bo mu nie wychodziło. Wpuściłem Mandzukicia, też mu nie wychodzi. Żabal, piłka do Bernadeskiego. Ten zabiera się w pole karne, jest w polu karnym i super gol. Podanie do Dybali i Bernadeski tutaj zrobił największą robotę w tej akcji. Dobrze się Dybala zatrzymał przed 5 metrem i czekał tylko, żeby dołożyć tą nogę, uderzając praktycznie na pustą bramkę, bo tam bramka się nie liczył w tej akcji. Zobaczymy jeszcze raz to na powtórce. Ładnie się zabrał w pole karne. Tutaj Dybala się zatrzymał i prowadzimy 2-0. I kończymy to spotkanie, wygrywamy 2-0. Czyste konto szczęsnego, on już będzie raczej bronił we wszystkich spotkaniach, we większości na pewno. Także zobaczymy, jak mu to będzie wychodziło. Swoją drogą, ciekawe, czy się plotki okażą prawdziwe, że Ronaldo dołączy do Juventusu. Byłoby ciekawie, żeby taki zawodnik zasilił Juventus. Jeśli to się okaże, no to my też go tutaj postaramy się kupić. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To był Ghost, na razie, cześć.